Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o kneblu Kaczyńskiego, o cenzurowaniu mediów, o zastraszaniu ich przed wyborami. Co ma służyć kara nałożona na Radio Z 476 tysięcy złotych przez Macieja Świrskiego? To jest przedsmak tego, co będą robić media po tym, znaczy jak będą traktowane media niezależne, jeżeli PiS by się utrzymał przy władzy. Świrski zresztą stara się nie tylko, znaczy on stara się po prostu zrobić z tego swojego urzędu taki urząd cenzury, taki jaki kiedyś był na Mysie, i podporządkować sobie wszystkie media audiowizualne, w tym także YouTube'a. To są jego próby, które, no i właśnie one są po to robione, po to, żeby potem karać wszystkich, których on uzna za sobie podległych. Radio Z ma być ukarane za podanie rzekomo nieprawdziwej informacji na temat tego, że chodzi o informację, że w grudniu 2022 roku transport prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przez Polskę został przeprowadzony z pominięciem polskich służb policji. I oczywiście, że tak było. Jest to jak najbardziej prawdziwa informacja. Jest to próba zamknięcia ust dziennikarzom, pokazywania tego, że Wąsika i Kamińskiego i całej tej bezpieczniackiej, pisowskiej sfory po prostu nikt poważnie nie traktuje na świecie. Redaktor Gierszewski zasługuje na nagrodę za newsa, a nie na karę. To jest tak naprawdę też uderzenie wydawców w zastraszenie dziennikarza, no bo będzie teraz sprawa w sądzie, oni się będą odwoływać, no ale dziennikarz, wiecie, teraz państwo, zobaczcie tego dziennikarza, no taki dziennikarz to sobie myśli, kurczę, znowu coś napiszę, co im się nie spodoba, znowu dadzą, będą dwie moje sprawy na milion moje będą w sądzie, może stracę pracę, może oni nie będą chcieli już bronić i walczyć o wolność słowa. Świrski jest po prostu cenzorem, to jest człowiek, który nie ma w sobie krzty uczciwości dziennikarskiej. Drodzy Państwo, to jest koleś, który toleruje kłamstwa na temat zamachu w Smoleńsku, których w ogóle nie ma. Nie ma żadnych cienia dowodów. Jest pełna dezinformacja o sprawie katastrofy smoleńskiej. Jest po prostu pływanie w bagnie insynuacji. To mu kompletnie nie przeszkadza. To są takie rzeczy, w których ten koleś to jest po prostu cenzor Kaczyńskiego. Człowiek, który... To jest tak jak on się nie zawaha, to już właśnie pokazał, on będzie walczył, on będzie rozdawał te kary, dlatego że to jest jeden z tych kolesi, którzy oprócz tego, że stracą wszystkie swoje apanaże w momencie, w którym się zmieni władza, to on jeszcze będzie miał do odpowiedzi na pytania o to, co się działo z pieniędzmi Polskiej Fundacji Narodowej, bo na razie Najwyższa Izba Kontroli się odbiła od tej fundacji. Natomiast tam, drodzy Państwo, jak w końcu się przebijemy, jak się dorwiemy do kwitów tej fundacji i powiemy i pokażemy, na co były wydawane pieniądze, już nie mówiąc o tym, kto tam jest zatrudniony, bo to, drodzy Państwo, jest dopiero rezerwat krewnych i znajomych królika. Ale wracając do Świrskiego, to jest przedsmak zastraszania dziennikarzy. 500 000 kary, jeszcze raz w kampanii wyborczej. To nie chodzi o to, że sądy, jeżeli nie będą zgłoszone, że tak powiem, z osób ulegających nacisków. No niestety powiem tak, drodzy Państwo, jeżeli wynik wyborów będzie taki, jak się spodziewamy, że kaczyzm upadnie, no to Radio Z się nie ma czego obawiać. Natomiast chodzi o to, żeby wymusić, zatrzymać niekorzystne informacje o Jarosławie Kaczyńskim. I jak zanim żeśmy weszli na antenę, Tomek słusznie zwrócił uwagę, że chodzi również o jedną rzecz. Nie ma żadnej tajemnicy, nie jest żadną tajemnicą, że my przygotowujemy książkę o Jarosławie Kaczyńskim, gdzie poruszymy temat jako jednej z największych tajemnic Jarosława Kaczyńskiego, to, że jest gejem i to, że ten fakt towarzyszył i spojrzenie na dobór kadr, na sposoby działań Jarosława Kaczyńskiego. Bez tego faktu tam się nic nie klei.
To znaczy, dopiero jak się dorzuci ten fragment jego biografii życiowej, to dopiero wtedy można zrozumieć konkretne wybory życiowe, dopiero wtedy można zobaczyć konkretny dobór ludzi, dlaczego ci, a nie inni, dlaczego w ogóle PiS jest taką partią, można powiedzieć, męską, jaką jest, jeżeli chodzi o dobór ludzi, którzy mają tam cokolwiek do powiedzenia. Jeżeli są kobiety, to to jest określony typ charakterologiczny. I drodzy Państwo, ta kara, ja tu się chyba powiem, bo to, żebym ci nie zabrał tego, co chciałaś powiedzieć, po prostu sygnalizuję, ona ma tak naprawdę sprawić, że nasza książka nie będzie cytowana ze strachu przed Świrskim, za tym, że przyjdzie Świrski i przywali karę. Ja po prostu powiem jedną rzecz i w zasadzie ta sprawa jest już wygrana, a to dlatego, bo mają najważniejszego świadka, no w tej chwili niestety w państwie, prezydenta Dudę. Szanowni Państwo, proszę przypomnieć sobie, jak wyglądała sytuacja, kiedy prezydent Biden leciał z wizytą do Kijowa i później był z wizytą w Polsce. Wtedy nasze służby ogłosiły, powiedziały oczywiście, bo jak zwykle nie wiedzieli nasi, że prezydent Biden znajdzie się w Kijowie, mimo to nie zorientowali się, że to wszystko będzie. I nasi zaczęli się przyznawać do tego, między innymi Wąsik, między innymi Żaryn, Emilka Kamińska, czyli Chodziński, reszta, i pisali, że wiedzieli oczywiście, że to bzdura, że prezydent Biden, to było skoordynowane z naszymi służbami, że prezydent Biden będzie miał wizytę w Kijowie. Aż do wywiadu prezydenta Dudy, który powiedział, że nikt nie wiedział, to tylko najbliższe otoczenie prezydenta Bidena wiedziało. Panie redaktorze Rzeszkowski, bardzo proszę prezydenta Dudę tutaj na świadka i będziemy wiedzieli. Gierszewski, jeżeli już, ale to. Gierszewski, przepraszam, Ale panie to redaktorze Gierszewski, bardzo proszę. Tomku, tylko że to nie będzie Mariusz Gierszewski, to będzie Radio Z i to niestety No nie będzie. to Radio Z, To nie bardzo będzie proszę, prezydent proces Duda powie. o ochronę dóbr osobistych, tylko tak naprawdę o to, Kpina. szanowni państwo, nie, no to jest kpina, dlatego że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest władna stwierdzać, co jest fake newsem, a co nie jest Nie, fake no newsem. Duda obraża Kamińskiego i Wąsika, bo oni wiedzieli, a Duda powiedział, że nie wiedzieli. No naprawdę. No, No ale to. panie prezydencie Duda, straszne. Tomku, to znaczy. W ogóle odłóżmy między bajki to, że to jest jakiś urząd, to, że ten urząd pełni jakaś osoba, która ma dobrą wolę do dociekania prawdy. To jest po prostu polityczny działacz, to jest koleś, to jest taki polityczny siepacz, który ma po prostu. Knebel, taki rzeczywiście knebel Tak, mediów. który ma kneblować media, który ma po prostu atakować, który. Tu nie ma miejsca na prawdę. Tu jest tylko i wyłącznie, jeszcze raz, drodzy Państwo, robienie, puszczenie, powiedzmy tak, no, szanowni Państwo, gdyby Świrski był konsekwentny w jakikolwiek sposób, to powinien ukarać, uwaga, wszystkie media, które powtarzały za rządem i deprecjonowały ludzi, którzy mówili, że helikoptery nie były nie było w Polsce, że MON twierdzi, że nie było, że ci, co twierdzą, że były, to rozpowszechniają fake news. Ale uwaga. Pegasusa, prawda? Bo twierdzili, że nie ma Nie, Pegasusa. ale uwaga, uwaga, skapitulowała w końcu wobec przygniatających faktów, wobec dowodów materialnych. Władza się poddała wobec siły mecenasa Romana Giertycha na Twitterze, znaczy dokładnie siły ludzi, których zgromadził, no bo to nie był jedyny mecenas Giertych, tylko sieć na wybory po prostu tłukła tak zasięgi prawdziwym zdjęciom helikopterów, wyliczeniom, potwierdzeniom, że te helikoptery są 3 km wewnątrz Polski, że musieli się poddać i skorygowali swoje oświadczenie. Znaczy, drodzy Państwo, ja głęboko wierzę w to, że dojdziemy do tego, że tego typu działania będą rozliczane nie tylko poprzez zwolnienie, wywalenie i rozwalenie tej Krajowej Rady tego i owego z Świrskim Karnie. na czele, ale karnie. To będzie za wykonywanie, to będzie potraktowane jako próba tłumienia krytyki prasowej. Bo to jest taki paragraf, drodzy Państwo, z niego się kompletnie nie korzysta. Natomiast ja parokrotnie w rozmowach z różnymi delikwentami, którzy mi doradzali, co to jest dobre i dla lepsze dla mojego zdrowia,
na przeróżnych poziomach. Ja zawsze zwracałem uwagę, żeby sobie przeczytali kodeks karny, bo jak oni mi tam odsyłali, żebym ja sobie przeczytał, to ja mówię, żeby też się przeczytali, bo jak na mój gust to wszystko wpada pod tłumienie krytyki prasowej. Tutaj mamy do czynienia z kolejnym bardzo ostrym wejściem, które w mojej ocenie jest dowodem nie siły, a słabości. To znaczy oni już próbują. Drodzy Państwo, Radio Z wykonało szereg gestów w kierunku PiS-u. Takim gestem numer jeden było zatrudnienie Bogdana Rymanowskiego. Bo Bogdan Rymanowski to jest taki, to żebyście Państwo wiedzieli, to nie jest, to powiedzmy tak, to nie jest człowiek, który się zeszmacił tak jak Ziemkiewicz, natomiast powiem tak, poziom jego wsparcia dla PiS-u jest ogromny właśnie przez to, że że są ludzie, którzy go kojarzą z uczciwym, rzetelnym dziennikarstwem. I kiedy taki człowiek na przykład wypowiada zdanie, które moim zdaniem jest hańbiące dla niego jako osoby. Już nie powiem, bo jak wiecie Państwo, ja to jestem ateistą, więc, ale ja mówię, ja się zastanawiam, jak on to w sumieniu katolika, chrześcijanina mógł sobie zmieścić. O tym pamiętam takie zdanie, które wypowiedział do Borysa Budki, jak poszła informacja, że był Pegasus Urmana Giertycha, ale co, jeżeli się okaże, że sąd wydał na to zgodę? To ja, drodzy Państwo, spadłem z krzesła, bo no wyobraźcie sobie, przychodzi jakiś koleś po prostu krwawi, pobity, zęby wybite, oko wybite, po prostu mówi, że załatwiła mnie tak policja, a redaktor Rymanowski, no tak, ale nie przesądzajmy, bo może sąd wyraził zgodę, żeby go tak potraktować, bo tak mniej Na więcej. przesłuchaniu, no mogli waterboarding stosować na Nie, przykład bo po czy prostu prąd, nie. tak. Chodzi o to, że to jest mniej. Poważna sprawa była. Bo to jest mniej więcej powiedzenie, że jakiś sąd mógł, co do zasady, mógł wyrazić zgodę na Pegasusa, to jest dokładnie powiedzenie o tym, że jakiś sąd mógł wyrazić zgodę na torturowanie kolesia i skancerowanie go. No, drodzy Państwo, znam jeden przypadek, ale to nie jest polski sąd, w jednym z państw, w których uznano, że można torturować terrorystę, żeby powiedział prawdę. Ale to było tego. Znam jeden taki przypadek w historii, zresztą potem strasznie się gęsto z tego często tłumaczyli. Bo wiecie Państwo, torturowani ludzie nie mówią prawdy, oni mówią to, co chcą usłyszeć ci, którzy ich torturują. I to jest najgorszą rzeczą z tortur. To jak wszyscy ci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, czy tortury są dobre, czy złe, powinni sobie przeczytać to, co wyszło z badań w Stanach Zjednoczonych, gdzie wzięli na warsztat te wszystkie tortury, że okej, jak już to zrobiliśmy, to przynajmniej zobaczmy, czego myśmy się dowiedzieli w wyniku tortur. No i wyszło na to, że nie było ani jednej cennej informacji uzyskanej w wyniku tortur. Ani jednej. Drodzy Państwo, to nie miało, oprócz tego, że torturowali ludzi, że płacili ludzi, że wiecie Państwo, to jest trochę tak, że to ofiarami są nie tylko ci, którzy byli torturowani, ale również, i to już teraz bez śmiechu na ustach, również ci, którym kazano torturować i którzy się tym robili, to oni również kończą. Wiecie Państwo, to mało jest takich ludzi, którzy potem żyją sobie tak spokojnie, bez żadnych, że tak powiem, reperkusji. W każdym razie, wracając tutaj do naszych tych baranów, Maciej Świrski wpisał się w awangardę. No, będzie tym w poczecie takich, jakby tu ich nazwać? Poczet hańby, naprawdę, ale Znaczy, taki na tak, poczet poczet nie. hańby, tak, znaczy tak, nie, tylko Hańba. szukałem, wiesz, takiego historycznego odnośnika dla nich, bo wiesz, nazywać ich wszystkich Goebbelsami, to oni są wszyscy za mali. Po drugie, ludzie, to już ustaliliśmy, że mało dzisiaj jest kojarzony Goebbels, kim był, to już nie jest to pokolenie, więc definiując kogoś Goebbelsem, definiujemy kogoś tak naprawdę nieznany przez nieznane, to znaczy nie mówimy nic. Chodzi o to, że to są ludzie, którzy no nie zmyją tego. No to jest oczywiście, będą wspominać te 8 lat jako czas gwiezdny życia. Będą do końca mówili, że to były czas, kiedy Polska była prawdziwie niepodległa, ale niestety po prostu złe siły po prostu sprzymierzyły się wobec Polski. Pojawili się zdrajcy, tych uczciwych było za mało. To będą tego typu opowieści. Natomiast ważne jest to, drodzy Państwo, żebyśmy wszyscy pamiętali, bo to jest początek. Będzie tego typu działań, będą uderzenia w zastraszanie mediów.
będzie tego. To widać, że Jarosław Kaczyński postawił na atak. Postawił na po prostu, jak on to musi, taki pokaz siły. Te 475 tysięcy złotych to ma zastraszyć, bo wyobraźcie sobie jakiegoś małego wydawcę, który nagle drży. No bo tego typu urząd, zresztą wyobraźcie, zobaczcie sobie, jak oni tutaj nadużywają takiej administracyjnej działalności, jeżeli chodzi o jako Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Wyobraźcie sobie, że to jest taki przyczynek, gdyby takie rzeczy im przeszły, to w tej nowej ich kolejnej kadencji oni po prostu stworzą urząd, który się będzie zajmował nie tylko telewizjami, ale Twitterem, YouTube'em, portalami, prasą. I każdy, kto napisze... Pamiętam, Janku, był taki główny urząd kontroli publicznej. Tak, ale to będzie każdy, kto napisze, każdy, kto napisze coś takiego, to będzie, drodzy państwo, ja zawsze się śmiałem... Tam byli inteligentni cenzorzy, wiesz, naprawdę, Janek, ja się ale jeszcze nie stykałem. To w ogóle zupełnie inny poziom ludzi. Natomiast ja pamiętam, zawsze mówił takie, to znaczy ja, panowie z Rosji mówili, że w Rosji nie ma problemu z wolnością wypowiedzi. W Rosji jest problem z wolnością po wypowiedzi. I to był klucz do tego, z wolnością, z życiem, bo wiecie państwo, dziennikarze w Rosji mają chorobę zawodową, to znaczy w setkach przypadków na przestrzeni dekad, to nie jest żart, wypadają przez okna. Po prostu. Nie no, na urodziny ktoś może zastrzelić jak politkowską. No, na urodziny. No to, stary, przyjemność zrobić. Ale ja mówię o chorobie, o chorobie zawodowej, że po prostu w ciągu ostatnich kilkunastu lat ponad setka dziennikarzy w różnych częściach, nie tylko tych takich nawet lokalnych, tego po prostu wypadła przez okno. Teraz jeszcze bankierzy rosyjscy wypadają i... Teraz wszyscy. To jest, drodzy państwo, to niestety to jest Rosja. Idziemy w kierunku, znaczy to, że to jest trochę tak, drodzy państwo, że my się śmiejemy z nich z tego względu, że to są po prostu kolesie, którzy starają się być groźni. Oni są groźni oczywiście do pewnego stopnia, bo jakąś tam przemoc mają, jakąś tam władzę mają. Natomiast oni sami w sobie są po prostu żałośni i śmieszni. I Wąsikowi, Kamińskiemu, skrzeczącemu, że tak powiem, Kaczyńskiemu, drodzy państwo, powiem w ten sposób. Jemu się wydaje, że jest jakiś poziom przemocy, który może przyłożyć do ciebie lub do mnie, że my ich zaczniemy się ich bać i traktować ich poważnie. To jest. Oni są po prostu żałośni. I w tej manierze ja przewiduję, że teraz polecą jeszcze jakieś. Chodzi o to po prostu, żeby ludzie zaczęli się bać, żeby wydawcy zaczęli się bać, żeby dla wydawców było, no dobrze, no a jak ta opozycja nie wygra, to co? Prawda? I to jest tak, drodzy państwo, że po coś jesteśmy dziennikarzami. Pamiętacie państwo, że Jarosław, to wszystko wychodzi do Jarosława Kaczyńskiego. Ja tak, znowu nie stosuję tak. Jaś hejtonkocentryzmu, ale pamiętajcie, że Donald Tusk już na każdym swoim spotkaniu z ludźmi miał te takie delikatne, bardzo kulturalne takie żaluzje. Wstawki dotyczące Jarosława Kaczyńskiego i tego, że on jest osobą jest gejem, a chodzi o to, że on szczuje na gejów. I tak za każdym razem to było. I Jarosław Kaczyński nie wytrzymuje. On się tego strasznie boi i musi zrobić kaganiec. Dzisiaj, znaczy wczoraj, przepraszam, drodzy państwo, wczoraj się pojawiło w rozmowie Tomasza Piątka z Tomaszem Lisem, rozmowa na kanale Tomasza Lisa, jak zwykle warto tam zajrzeć i posłuchać. Moim zdaniem za mało, ale poszło, redaktor Lis wrzucił temat. Piątek już kiedyś mówił, że on nie będzie wchodził w obyczajówkę. Ja powiem tak, no z punktu widzenia nas jako autorów to fajnie, no to będziemy jedynymi autorami, u których to będzie można trochę poczytać.
Natomiast z punktu widzenia, tak przepraszam, że to powiem górnolotnie, walki o Polskę, to źle, dlatego że Polakom się należy pełna prawda o Jarosławie Kaczyńskim. I prawda jest taka, że Kaczyński stworzył Polskę, która jest tworzy Polskę, bo on jeszcze nie ten, ale która jest homofobiczna, w której on te podziały zamiast zasypywać, to je po prostu piętrzy. To jest człowiek, to jest siewca nienawiści. To jest właśnie czyste zło. A wiecie państwo, problem polega na tym, że jeżeli zajmujesz się władzą, jesteś człowiekiem władzy, zobaczcie, co zrobiła, ja ich krytykuję za to, ale zobaczcie, co zrobiła Platforma Obywatelska z tych rządów. No, podjęli polityczną decyzję, ja nie wiem, kto to zrobił, ale żeby nie ruszyć i nie uderzyć w Lecha Kaczyńskiego, w Andrzeja Błasika i w Jarosława Kaczyńskiego za doprowadzenie do tego, że ta katastrofa miała miejsce, bo łamali, bo naginali procedury. Wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, w jaki sposób ta trójka jest odpowiedzialna za katastrofę smoleńską, to zapraszam na wywiad z panem pilotem Arkadiuszem Szczęsnym. Tam jest to dokładnie wyjaśnione. Tak naprawdę zresztą, żeby obciążyć Jarosława Lecha i Andrzeja i generała Andrzeja Błasika, wystarczy tylko i wyłącznie incydent gruziński. Tak. I potem zaszczucie kapitana Grzegorza Pietruczuka, który okazał się człowiekiem odważnym, naprawdę z tytanowym kręgosłupem i odmówił wykonania przestępczego rozkazu lotu do Tbilisi, wydanego mu bez żadnego trybu przez Lecha Kaczyńskiego, a potem został z podłuszczenia Lecha, Jarosława, po prostu zglanowany medialnie. Dostał order, tak zupełnie serio, odznaczenie od ministra Klicha, ale to trochę mało. W każdym razie, zresztą wracając tutaj do Świrskiego jako człowieka, w ogóle całość tego przemysłu, propagandy, który forsuje kłamstwo smoleńskie, to drodzy państwo, to jest w ogóle już takie, doszliśmy już w ogóle do jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Jeżeli jesteśmy w stanie walić teksty o kłamstwie, o tym, o zamachu w Smoleńsku, o tym, że Jarosław Kaczyński chodzi, opowiada to, następnie nie wydala ambasadora rosyjskiego, prowadzi to swoje jak gdyby nigdy nic, nie wzywa, nie informuje NATO, co dowodzi jednej rzeczy, to dowodzi tego, że oni doskonale wiedzą, że to jest kłamstwo, że to jest tylko jakiś po prostu chwyt propagandowy. Zwłaszcza do 1 kwietnia w prymaprym. To są naprawdę straszne rzeczy. W każdym razie jesteśmy na początku. To dobrze, że on to zrobił, dlatego że on pokazał, do czego oni dążą. Jak będzie wyglądała Polska po 15 października rządzona przez Jarosława Kaczyńskiego. To będą po prostu dosłownie gnojenie, zastraszanie mediów i dziennikarzy. Do młodych ludzi się zwracam. Zobaczcie właśnie, szanowni młodzi ludzie, co chce wam zrobić Jarosław Kaczyński, między innymi. Właśnie to, żebyście nie mogli normalnie funkcjonować w internecie. On wam będzie wybierał treści, które możecie oglądać na YouTubie, które możecie oglądać na wszystkich portalach społecznościowych. Pan Świrski, bo pan Świrski w tym wywiadzie u Klarenbacha oczywiście ubolewał, że tak długo te rozporządzenia unijne nie dotyczą w tej chwili jeszcze cenzurowania właśnie portali społecznościowych, YouTube'a, internetu, i że oni już nad tym pracują. Nad tym pracują, że oni już to niedługo zrobią. Także pan Klarenbach był szczęśliwy, był zadowolony. Dziwię się, że dziennikarz może rozmawiać w tej konwencji. I szanowni państwo, cieszyć się. To dojdziemy do zabawy w stylu Radia Wolna Europa. Całe szczęście możliwości cenzurowania przez nich. No, powiem szczerze, przypominam, mija, drodzy państwo, 6 miesięcy na dniach, albo już minęło, od dnia, kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bezprawnie dopuściła się zablokowania portalu nczas.com. I powiem państwu, dlaczego, popatrzcie, co się dzieje. mczas.com to redaktorem naczelnym jest Tomasz Zomer, sympatyk Konfederacji, człowiek, który jest otwarcie przeciwko Unii Europejskiej, ma tam jeszcze ileś takich
poglądów, które się nie cieszą specjalnym poszanowaniem mainstreamu, ale jest to jeden ze starszych tygodników, najwyższy czas, od początku lat 90. nieprzerwalnie wydawanych, teraz jako magazyn. I zamknięto go po prostu na wybory decyzją polityczną bez żadnej podstawy prawnej. I wiecie Państwo najgorsze, co jest? Że Gazeta Wyborcza milczy. Że politycy opozycyjni, kojarzeni z demokracji, milczą. A bo to jest prorosyjska agentura, bo oni mają prorosyjskie poglądy, to mają milczeć. Nie rozumiejąc podstawowej rzeczy, że demokracja nie polega na tym, że bronimy ludzi, którzy mają takie poglądy jak my, tylko że bronimy prawa. Kiedyś takie słowa przypisywano Wolterowi, to była nieprawda, że nie zgadzam się z tobą, ale no, nadal to w ogóle figuruje jako cytat z niego, to jest nieprawdziwy cytat. Nie zgadzam się z tobą, ale zrobię wszystko, żebyś mógł głosić swoje poglądy, że oddam życie, abyś mógł głosić swoje Życie, poglądy. żeby się ugłosić. Tak, i to jest fałszywy cytat, tak go opisała jego autorka jego biografii. Że on żył w taki sposób, w takim właśnie duchu, jakby to powiedzieć, opisała sposób jego działania. I to jest, drodzy Państwo, też zobaczcie, co się dzieje, że wszyscy w zasadzie przeszli na temat do porządku dziennego. Ja co jakiś czas siedzę i przypominam o tym. To też jest ciekawe, Jest że kilka milionów ludzi, bardzo. odbiorców. Tak, bo to był, zanim wprowadzono blokadę. Blokada polega na tym, że bez zmienienia DNS-ów, czyli takich cyferek w internecie, albo schowania się za VPN-em, czyli za tym, nie można otworzyć tego portalu. Portal miał około 2,5 miliona odbiorców. Pod wpływem tego ataku bezprawnego stracił na początku około 40%. Natomiast dlaczego oni to zrobili? Dlatego, żeby po prostu, ponieważ Zomer i gazety, i media Zomera są bardzo mocno antypisowskie, ale z pozycji prawicowych, takich mocno prawicowych, a PiS jest oczywiście lewicowy, ale stara się wstroić w piórka prawicowe. I teraz ja powiem tak właśnie, że Tomek Zomer nawet nie zauważa, że jakoś specjalnie Konfederacja, którą on wspiera mocno, nie broni też go tutaj, bo ja mam wrażenie, że poniekąd temu środowisku od Mentzena i Wiplera to jest na lękę właśnie uderzenie w Zomera, który jest autentycznie niezależnym wydawcą. Wiecie Państwo, ja tam piszę teksty i zdarzyło nam się na przestrzeni kilkunastu lat współpracy, to parę tekstów mi tam spadło. Uwaga, między innymi śmieję się z niego, bo spadł mi ze 3 lata temu, nie, dwa, nie, ze 2,5 roku temu spadł mi tekst o różowym lobby w Prawie i Sprawiedliwości, bo Zomer uznał, że opisywanie prywatnych tych linków do takiej nadreprezentacji gejów w Prawie i Sprawiedliwości, to nie przystoi, bo to taki trochę temat. No i właśnie śmieję się z niego i co teraz? No i tam było jak po tej akcji w lutym, a teraz bym puścił. I to są takie właśnie niesterowalni wydawcy, którzy mogą puszczać teksty ludzi, z którymi się nie zgadzają, na przykład, to z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego to jest, i to jeszcze działający w segmencie, który ich boli, to jest straszna rzecz. No, na przykład Zomer puścił mi w 2020 roku, to też bardzo mocno zabolało PiS, puścił mi apel na łamach najwyższego czasu o głosy dla Rafała Trzaskowskiego. O tym, dlaczego ja będę głosował dla Rafała Trzaskowskiego, dlaczego ważne jest, żeby Andrzej Duda przegrał te wybory. I dziś mamy sytuację taką, że ta władza, zobaczcie co, po prostu wybrała sobie przeciwnika. Niestety, jak widać, dobrze opłacalnie tutaj policzyła, że demokraci uznają, że obrona demokracji, że prawa demokratyczne nie są dla wrogów demokratycznych systemów, tak? Więc i nie będą się upominać. Natomiast to mówię, to jest przykre, bo to się wpisuje w ten nowy porządek medialny, o którym Jarosław Kaczyński marzył. On marzy o tym, żeby nas wszystkich pozamykać do więzień. On marzy o tym, aby każdy bał się napisać rzeczy,
Przede wszystkim on jest taki łaskawy, no to on nie chce jeszcze bić, bo nie ma kogo wysyłać do bicia, on chce tylko rujnować finansowo media 475 tysięcy. No. Po czymś takim, jak oni doprowadzą do sytuacji takiej, że nie wiem, wydawca będzie miał za trzy takie cztery procesy, to wydawca jako firma będzie musiała robić, te procesy potrwają wiele lat, będzie musiała robić odpisy na ryzyko, czyli Wiesz, będzie musiała blokować pieniądze. nie spodziewałem się, bo przypominam sobie 89 rok i pamiętam, jak zanim tekst szedł do druku, musiała go oczywiście zaakceptować cenzura. Jeździło się albo na Mysią, albo w domu Słowa Polskiego, już to już nie ma tej wielkiej drukarni, był oczywiście pokój, w którym była cenzura i w niedzielę tamta cenzura funkcjonowała. I tam się nosiło te teksty, które trzeba było akceptować. Pamiętam, że pewnego razu już było bardzo mało czasu, bo wtedy inaczej była wydawana gazeta. To nie było jeszcze składu komputerowego, tylko to był metal, to były linotypy, to były już tak. Trzeba było, później były te teleprzekazy. To było zupełnie inaczej. Było bardzo mało czasu. I pamiętam, jak było mało czasu i Helenka Łuczywo powiedziała do mnie, bo ja jeszcze musiałem pojechać na Mysią po drodze, żeby tam na Mysię, i brzydkim słowem powiedziała, żeby nie jechać już na Mysią. I to był rzeczywiście, Państwo, taki pierwszy moment, kiedy już nagle no, po prostu przestano jeździć do cenzury. To prawda, już wszyscy przestali jeździć do cenzury. I nie myślałem, że teraz Kaczyński w osobie pana Świrskiego powoła z powrotem tą instytucję. Zobaczcie, tyle czasu. Nie sądziłem. Jednak naprawdę to jest restauracja PRL-u. A tak z drugiej strony patrząc, Janek mówił o Konfederacji i mówił o panu, między innymi o panu Mencenie, który nie broni najwyższego czasu. Janku, zobacz, pan Mentzen nie rozumie jednego, bo pan Mentzen bez TikToka nie istnieje, bo pan Mentzen nie ma konferencji prasowych, bo by go tam zjedli. Pan Mentzen się porozumiewa TikTokiem i porozumiewa się ewentualnie jeszcze Twitterem. Przecież jeżeli mu Kaczyński zamknie TikToka, no to po prostu pan Kaczyński Mentzena zje. Widzisz, oni tego nie rozumieją. Nie rozumieją, że chodzi o mechanizm, na który nie wolno pozwolić. Znaczy oni, ja tylko mówię, to jest w ogóle nieznajomość w ogóle realiów, tego, że nie wolno odpuszczać w żadnej tego typu sprawie. Czyli właśnie, jeżeli jest ten bezprawny, bo żebyście Państwo wiedzieli, to nie jest tak, że Zomber dostał bezprawną decyzję. To jest tak, że pewnego pięknego dnia w lutym po prostu portal przestał działać. I dostarczyciele internetu odpowiadali, że wszystko jest w porządku, wszystko jest zgodne z prawem. Dopiero któryś kolejny, dokładnie Netia, odpowiedziała, że na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie paragrafów takich a takich zrobiliśmy. I dopiero od tego momentu, po kilku dniach, Zomer się dowiedział, kto go skrzywdził, jaka jest droga. Drodzy Państwo, to nie jest, to jest po prostu Bantustan, to jest po prostu Rosja. Czyli wiecie Państwo, to nie jest tak, w jakimś normalnym państwie, jeżeli kto działałby w prawie, to by przyjechał do Zomera, wręczył mu tego, że na podstawie takiej decyzji pan jesteś teraz izolowany, tutaj A państwa wkurw granic. nie protest nagle nie działa. Nie, a nie tak, że nie działa i weź się domyśl, jesteś jak Józef K., uczestniczysz w tym, Tak. i dowiedz się, co ty takiego narobiłeś. Już nie wspominając o tym, że wypadałoby, że skoro, bo to wiecie Państwo, nawet nie wiadomo, czy to jakiś jeden materiał, czy to szereg materiałów, czy to jakiś. Droga odwoławcza jakaś, Janek, no nie Nie, ma no nic. to jest tego. Więc to jest motyw. Za ten numer, który robią Zomerowi, ja będę naprawdę domagał się, żeby osobiście Mateusz Morawiecki i osobiście pan pułkownik Krzysztof Węcławek, który jest tym szefem ABW, żeby ponieśli odpowiedzialność. Tak cywilną, bo potem będzie regres, bo Tomasz Zomber dostanie odszkodowanie za to. Ja będę pilnował jako dziennikarz, żeby potem państwo wytoczyło personalnie proces. Okej, na Morawieckim to nie zrobi wrażenia, on ma dużo pieniędzy, ale na panu pułkowniku Węcławku, No, który. Janku, ja nie wiem, ile tak pan Tomasz Zomer stracił Znaczy nie, rzeczywiście, no to mogą być to są poważne kwoty. setki, to są setki tysięcy złotych w skali, bo to jeszcze, słuchajcie Państwo, to jest 6, bo to są te korzyści, tak zwane te, tego, to są też Przyszło utracone.
Nie, ale to jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych na prawników. Przecież to są po prostu to są ogromne rzeczy. Te portale promują gazety, promują książki. To są konkretne straty w zmniejszonych tam nakładach książek, w zmniejszonych sprzedażach, etc. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, drodzy Państwo, no, pomysł, że robimy coś takiego, że jesteśmy państwem w Unii Europejskiej i wyłączamy komuś portal. I Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nawet się nie fatyguje, ba, ukrywa fakt, że to ona stoi za wyłączeniem. Wiecie Państwo, nie, powiem w ten sposób. No, ja dawno, dawno temu, w momencie, w którym braliśmy odpowiedzialność za wieści, uznaliśmy, że one nie mogą mieć serwera w Polsce. Że to byłoby zbyt ryzykowne, biorąc pod uwagę, w którym kierunku idzie Jarosław Kaczyński. No i oczywiście ja wiem o tym, że jedną z pierwszych rzeczy, którą robili, jak się przyglądali, to a gdzie są serwery? Aha, tam, czyli możemy im skoczyć. Aha, możemy im skoczyć, no dobrze. To są takie proste historie, tylko że to są historie z krajów dyktatorskich, w krajach, w których zachodzą rządy autorytarne. To znaczy my jesteśmy parę lat przed takimi historiami jak z Poczobutem. Oni dziś wykorzystują służby przeciwko dziennikarzom na skalę, drodzy Państwo, ogromną. My to wiemy po sobie, ale wiemy też o działaniach wobec innych dziennikarzy. To jest po prostu normalna, taka ordynarna ubecja. To są takie Przypominam normalne. tylko, bo oni tą retorykę bardzo lubią, że Niemcy, jak wkroczyli w 1939 roku do Polski, to od razu zakazali Polakom posiadania radia i za posiadanie radia była kara śmierci. Także przypominam Jarosławowi Kaczyńskiemu. To jest taka świetna metoda, naprawdę. A później już była taka łagodniejsza w PRL-u, to musieliśmy dowiadywać się wszystkiego z Radia Wolna Europa, z Głosu Ameryki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z różnych podziemnych wydawnictw. Gratuluję, naprawdę idziemy w świetnym kierunku. Tak. Jeszcze kary śmierci nie ma. Jeszcze kary śmierci nie ma, bo Polacy i tak ignorowali to i każde słuchanie Londynu czy innych rozgłośni narażało na karę śmierci. My mamy W każdym lepiej. razie, drodzy Państwo, sytuacja jest taka. Jarosław Kaczyński dał dyrektywę zastraszyć media. Ten uderzył grzywną 475 tysięcy, Świrski, ale to jest początek. Będą ataki moim zdaniem materiałami kompromitującymi. Będą pewnie próbować uderzać. No, zobaczymy w praktyce. Natomiast dla mnie jest to dowód ostatecznej desperacji, że Jarosław Kaczyński próbując wyjść z tego dołka, o którym mówimy, od jakichś 70 dni widzimy, drodzy Państwo, Jarosława Kaczyńskiego, który się tak, znacie takie filmy, jak pokazują faceta, który jest na takich ruchomych piaskach. I to, jak oni się tam rzucają, to wcale nie sprawia, że oni wychodzą z tych piasków, natomiast ba, oni kogoś mogą złapać za rękę i go wciągnąć nawet do siebie. Ja mam wrażenie, mnie to że się bardziej z bagnem kojarzy, bo to właśnie taki tak, samochód ale jest z takie bagnem. bagno ruchome, to takie bagno A to to jest. bagno właśnie, bo oni, Ja mam to jest wrażenie. śmierdzące bagno, to co oni robią. To Ja jest mam bagno, Jacek. wrażenie, Tomku, że Jarosław Kaczyński po prostu teraz będzie właśnie takim człowiekiem. Wiecie Państwo, ja kiedyś mieliśmy taką historię takiego tam trenera, który się topił nam kiedyś na zgrupowaniu i skoczyliśmy do wody we dwóch. To nie była jakaś głęboka woda, no akurat kryła tego człowieka, bo to zgrupowanie było w Spale, no tam ten basen nie jest naprawdę głęboki, natomiast no facet miał tam 1,80 m, no i kolega, który do niego dopłynął, był szybszy, no pierwsze co się okazało, to zamiast faceta ratować, musiał uratować swoje życie, no bo facet go po prostu, krótko mówiąc, zaczął go przytapiać. I ja mam właśnie takie wrażenie, że Jarosław jest trochę jak ten szamoczący, żeby było, dopłynął potem z nim do tego brzegu, zostawił go, podszedł do mnie, my jeszcze wtedy młody byliśmy i mówił, że byłem o krok od tego, żeby
krótko mówiąc, doprowadzić do stanu, w którym topiący byłby bardziej potulny. Natomiast... No tak się robi, jest taka technika ratowania. Ale tylko, że to mówię, człowiek wtedy był tam 2,5 razy od nas starszy, więc to była pewna bariera. Natomiast miałam wrażenie, że Jarosław Kaczyński teraz będzie wciągał i to wciąganie właśnie będzie miało, że a teraz idź Wąsik zaaresztuj tego, albo idź uderz w tego, zróbcie to. Jarosław nie umie pływać, Janek, na basenie, Jarosław. Tomku, ja metaforycznie, to ja żartuję oczywiście. Ja też, mówię o takim, że widziałem po prostu na własne oczy, jak reaguje człowiek, który się topi. No, czyli Jarosław czuje tą wodę po prostu, która mu tam umie napływa. Umie krzyczeć i skrzeczeć, także ktoś by przybiegł pewnie. No, tak, on i jęczyć. Krzeczy, jęczy. Ale on przede wszystkim, jak się ktoś znajdzie w okolicach jego rąk, to on go złapie i tak. będzie ciągnął. I ja mam wrażenie, że... On już to zrobił przy Pegasusie, wiesz. Nawet teraz robi to pokazując i pokazując wszystkim, nawet prezydentowi Dudzie. Pokazując, mówi, że chcą i prezydenta Dudę teraz, że po wygranych wyborach i również będą kroki w stosunku do prezydenta Dudy. On pokazuje wszystkim. Albo będziecie bronić, albo wszyscy pójdziemy na dno. Tak, No to świetna metafora, Jan. Ale pójdą, ale pójdą. Szanowni Państwo, historia bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów, w tym numerze o tajnych lochach Putina, to są podziemne miasta w Rosji, nie tylko zresztą w Rosji, bo jest Królewiec tutaj opisany. W niektórych wypadkach, tak jak w Moskwie, dawne lochy, dawne podziemne korytarze łączą się z nowoczesnymi schronami. To jest taki bardzo ciekawy przypadek. Przewodnikiem po takiej podziemnej Moskwie jest dla Państwa były oficer wywiadu, który pracował na kierunku rosyjskim. Bardzo ciekawy materiał, bardzo oryginalny materiał, polecam. W środku jest dużo ciekawych materiałów, takich jak tekst Aleksandra Pińskiego, mojego brata, redaktora naczelnego, który opisał dla Państwa, w jaki sposób amerykańscy sędziowie Sądu Najwyższego w XIX wieku, najlepsi prawnicy, bronili niewolnictwa. Uważali, że niewolnictwo jest wpisane w amerykańską konstytucję, a po tym, kiedy już została uchwalona ustawa abolicyjna, kiedy została uchwalona ustawa, czy ta poprawka do konstytucji o zniesieniu niewolnictwa, to przez kolejne 100 lat kultywowali segregację rasową. Bardzo wstydliwy dla Amerykanów temat, bardzo ciekawy, w jaki sposób ojcowie amerykańskiej demokracji godzili to z prawami człowieka. Oprócz tego jest historia Józefa Broz Tito, zapomnianego dziś dyktatora jugosłowiańskiego. To jest taka trochę metafora ciekawa, ale to zaraz o metaforach. Józef Broz Tito był przywódcą komunistycznej partyzantki Jugosławii, która sama wyzwoliła się spod hitlerowskiej okupacji. No i jak go próbował truć Stalin, no bo skoro nie wyzwoliła go bohaterska Armia Czerwona, no to niewiele miał tam do gadania i strasznie go to denerwowało. I chciał otruć Titę i zainstalować jakiegoś swojego. Ale tam Tito miał dobry kontrwywiad i w pewnym momencie wysłał parlamentariusza do Stalina z tekstem, że jeszcze jeden zabójca i ja zaczynam wysyłać zabójców na Kreml. Podziałało. A o metaforze to mówię dlatego, że właśnie panowie ze służb śmieją się, że najazd Wąsika i Kamińskiego na mnie i na Tomka to właśnie porównują do wjazdu Hitlera na Jugosławię przed atakiem na Związek Radziecki w 1941 roku. No podbili ten Belgrad, zajęli go, ale bardzo szybko się okazało, że musieli tam 6 dywizji trzymać. Brakło im na froncie tych dywizji później. No bo się okazało, że to trochę było tak, że zdobyli tą Jugosławię, ale się okazało, że ją tak zdobyli, że trzeba było się non-stop bić. No i ta bijatyka potrwała, tak jak wspominaliśmy, prawie 4 lata i na samym końcu Jugosławianie sami się wyzwolili spod okupacji niemieckiej. Churchill rozważał, czy to nie jest najkrótsza droga do zakończenia II wojny światowej. No właśnie. Nie, no i właśnie taka ciekawa analogia właśnie a propos tego. Mnie co prawda bardziej się podoba ta, że to był atak... Ale Janek, nie będziemy żadnych zabójców wysyłać. Nie, naprawdę. Ten. Natomiast nie, ja myślałem, że bardziej mi się podobała ta analogia, że był to atak gołego tyłka na jeżowisko.
Nie słyszałem tego, bardzo ciekawe. No, to musi mieć przeżycie Wąsik, to by się podobały takie rzeczy. To musi być tak. No dobrze. Szanowni Państwo, historia bez cenzury. Polecam też mój felieton o tronie z gilotyną, czyli o tym, jak carowie i władcy Rosji, nie tylko z tytułem cara, żyją krótko. Od 1953 roku obowiązuje moratorium na mordowanie byłych władców Kremla, ale 70 lat to za mało, żeby powiedzieć, czy to się przyjęło. Szanowni Państwo, polecam również naszą książkę. Kamiński. Ona jest do nabycia w wielu miejscach. Ja polecam kapitalbook.com.pl, ponieważ tam jest z naszymi autografami. No i oczywiście zapraszam na Wieści24, gdzie mamy listę prawie 1100 afer pisowskich od 2015 roku. No dobrze, a teraz. Ja Ciebie, Janku, poproszę tutaj o pomoc tutaj, porozmawiamy razem Przepraszam, będę robił o za to panią Wąsiku. przy rekwizytach. Tak, pamiętacie Państwo, jak ostatnio spalił się samochód, tak zwaną jaskółką, samochód Służby Ochrony Państwa. No, Służby Ochrony Państwa, samochód do podsłuchiwania, no takie słabe raczej, no dobrze, w porządku. Ale zobaczcie Państwo, Janku, i teraz zadam Ci takie pytanie. Możemy dowiedzieć się, pilny komunikat Służby Ochrony Państwa. Ogłoszono całkowity zakaz. Służba Ochrony Państwa zdecydowała o wprowadzeniu całkowitego zakazu wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w wyznaczonym rejonie Warszawy. I tutaj de facto dotyczą całej Warszawy. Są te wielokąty współrzędne, czyli wszystkie drony nie mogą latać. Tylko Janku, jedno pytanie. Dlaczego SOP, a nie inne służby? Nie Bo ABW na przykład, nie policja. nie wiem, bo SOP się słucha Jarosława? Czyli kto się obawia dronów? Czy chodzi o to, że obawia się, nie wiem, kontrwywiad wojskowy, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Coś się wydarzy, nie wiem, że ktoś zrobi coś Ale to co, to mówisz, sprzętowi. Czy że. chodzi o co chodzi, że Służba Ochrony Państwa, że nie wolno latać gdzie? Jarosławowi porwą kota? Czy tak? Nie Drona? bardzo rozumiem. Rozumiem, że zawsze były zakazy noszenia broni, jest to naturalne, nawet jak był, ale słuchajcie, zakazów takich SOP-u, co przy wizycie prezydenta Bidena nie było, tych dronów. Bo to naturalne było się to, wyłącza się te drony, bo są takie różne urządzenia, panowie, że tam nic nie, szanowni państwo, że nic nie poleci. A tu SOP specjalnie wydaje takie komunikaty. Coś się dzieje, to SOP. Naprawdę, ja myślałem, że to robi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja, no, ewentualnie służba kontrwywiadu wojskowego w swoim zakresie. Dlaczego SOP? No właśnie, wiem, że upodobałeś sobie SOP, tak samo jak upodobałeś sobie część policji. Nie wierzysz ABW? Co to się dzieje w tym państwie? Co się, i to Jarosław akurat taki zagrożony? Ciekawa sprawa. Po prostu mógł taki zakaz wydać Grom Grup i Tomek Kowalczyk wystarczyło. Ale no dobrze, skoro SOP. Jarosław. Niech pan się nie boi, panie Jarosławie. Pan mimo tego nie jest taki lekki, żeby pana dron porwał. Naprawdę. Pan swoją wagę ma. I to tyle. Do zobaczenia.